Paweł Chmielewski, p.ch. 24 TV. Szczęść Boże. Moim gościem jest Kazimierz Przeszowski, dyrektor Centrum Biura Analiz, Centrum Życia Rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Szanowni państwo, nasza telewizja istnieje tylko dzięki państwa wsparciu. Gorąco proszę o wsparcie, przede wszystkim modlitewne, ale także finansowe, żebyśmy mogli nie tylko takie programy nagrywać, ale się wciąż rozwijać. Jak to wsparcie finansowe może nam zostać udzielone, wszystko jest pod nagraniem rozpisane. Panie dyrektorze, jesteśmy, mam nadzieję, w przededniu wypowiedzenia konwencji stambulskiej, ale podkreślam, mam nadzieję właśnie, bo bardzo sprzeczne sygnały idą z rządu. Z jednej strony minister sprawiedliwości, prokurator generalny, w Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówi, że skierował wniosek formalny do resortu polityki yy, społecznej, pracy, rodziny, zawsze my się w jakiej to kolejności się wypowiada. Wniosek o wypowiedzenie tej konwencji, ale z drugiej strony no, z, od innych polityków słyszymy, że decyzji w rządzie ciągle nie, nie ma. Czy to, to tam jakieś przepychanki przeciąganie liny, zdaje się, ciągle trwają, a może sprawa już rozstrzygnięta, jak pan to widzi? Yy, czy myślę, że problem jest yy, zawsze ten sam, to znaczy, że wewnątrz yy, obozu rządzącego nie ma jednomyślności? A druga rzecz, że w kręgu, który jakby sprawuje władzę w, w partii, w Zjednoczonej Prawicy, nie ma głębokiego przekonania, że jest to sprawa fundamentalna dla właśnie tej partii. Więc jeżeli nie odnajdą władzy partii interesu politycznego, czyli korzyści, którą mogą osiągnąć, Poprzez takie działanie, no to będą na pewno zwlekać, próbować tutaj jakichś uników, więc obawiam się, że jest to niestety sprawa jedna z tych, z tych kategorii, tak jak na przykład ochrona życia dzieci przed narodzeniem, czy jeszcze kilka innych kwestii, gdzie rządzący bardzo chętnie przyjmą głosy osób, dla których są to wartości cenne i dlatego będą jakby na sztandary takie hasła dawać. Natomiast tak jak Francuzi w 1939 roku powiedzieli, że nie będą umierać. Zagdańsk, tak samo e, osoby sprawujące władzę w prawie i sprawiedliwości z całą pewnością nie, nie chcą umierać za sprawy, których po prostu nie czują, nie rozumieją. Po prostu zawartości, których nie podzielają. A niestety taką. Niezwykle jest... surowo pan dyrektor Prawo Prawie Sprawiedliwość, ale zostawiając ten sąd na boku. I czy są w takim razie jakieś, w pańskiej ocenie, pozytywne polityczne zyski, znaczy zyski zawsze są z tej perspektywy pozytywne, które mogłaby rządząca partia osiągnąć, wypowiadając konwencję? Coś mogą na tym ugrać? Y oczywiście. Y przede wszystkim y ta konwencja uzurpuje sobie, jest to jed jeden z kolejnych dokumentów y międzyna prawa międzynarodowego który uzurpuje sobie wyższość ponad Polskim Ładem Prawnym, ponad punktem odniesienia, jakim jest właśnie polska tradycja prawna, Polski, wartości, które są w polskim społeczeństwie, mają charakter fundamentalny i konstytutywny właśnie dla, dla naszego narodu, dla naszej historii, dla naszej kultury. I ten dokument podkopuje właśnie tą suwerenność także prawną Polski, bo wprowadza pojęcia, które są zupełnie obce i myślę, że student, który próbowałby ukończyć studia prawne, głosząc takie rzeczy, które są podane jako pewnik, jako wyznacznik konstruowania prawa krajowego w dokumencie nazywanym konwencją stambulską. Po prostu studiów by nie ukończył, bo tam są rzeczy, które na gruncie polskiej nauki prawnej są po prostu bzdurne. Do tego zaraz przejdziemy, panie dyrektorze, ale mówi pan, że moglibyśmy zwiększyć ten zakres suwerenności. No ale ostatnio po szczycie słynnym unijnym, tak długotrwałym, to tę suwerenność trochę oddaliśmy, więc miałbym pewną wątpliwość, czy to jest rzeczywiście ta rzecz, która może być traktowana jako taki autentyczny polityczny zysk, a nie tylko w tych kategoriach bieżącej znaczy polityki. A czy w znaczy tych dobrań. kategoriach bieżącej polityki właśnie też coś jest do ugrania? Może jakiś wyborców Konfederacji albo kogoś, prawie sprawdziłość, mogłoby znaczy, sobie odnaturalnie naturalnie. Przejść. Oczywiście jest to, jest to kwestia, którą środowisko marszałka Marka Jurka, środowisko Narodowego Marszu Życia, środowisko wspomniane przez pana redaktora partii, środowisk wchodzących w skład Konfederacji jest to kwestia bardzo istotna, ale także dla wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jest to jest między innymi wyborców katolickich, ponieważ Konferencja Episkopatu Polski kilkakrotnie zajmowała stanowisko. Kwestii konwencji stambulskiej, stanowisko krytyczne, stanowisko wskazujące na realne szkody, które ten dokument sprawia już w tej chwili w Polsce. A do tego warto podkreślić, że e, jest wartością, jak to cytując pana premiera Morawieckiego, arcypolską jest rodzina, e, a ten dokument wprost e, stygmatyzuje rodzinę, e, czyni ją źródłem zła. Rodzinę też podkopuje, po prostu no i także obraża pokolenia, bo historia także jest ważnym czynnikiem narodowotwórczym w Polsce. On po prostu obraża pokolenia naszych przodków, imputując jakoby nasi przodkowie st tworzyli struktury przemocy. Mężczyzn nad kobietami. Takie stwierdzenie jest niezwykle krzywdzące. Znaczy idzie o to zapisy, że to tradycje, religia tradycja, religia są związane religia, z Tradycja, kultura, prawda? historia. No że... właśnie, no bo pa, pa, panie dyrektorze, no bo zostawiając już to polityczną, że tak powiem, bieżączkę na marginesie, co rzeczywiście jest konkretnego w tej konwencji stambulskiej, co jest takim zagrożeniem dla tego, co pan no, dyrektor mówi, naszej cywilizacji. No po warto podkreślić, i ten fragment jest warty za zacytowania dosłownie, że w preambule jako dwa. Trzech punktów, które jakby stanowią punkt odniesienia do interpretacji pozostałych przepisów, jakby ujawniają intencje, manifestują, deklarują wartości, które przyświecają sygnatariuszom i twórcom tego, tego dokumentu. Jest mowa wprost o tym, że historia relacji kobiet i, i mężczyzn to jest historia przemocy, władzy i dominacji, i że stosowanie przemocy czyli po prostu, między innymi przemoc fizyczna wobec kobiet, jest narzędziem, którą mężczy... które mężczyźni jako zbiorowość stosują, aby utrzymać kobiety w podporządkowaniu i dominacji. To jest prosty marksizm. To jest czysty marksizm i to jest przede wszystkim głęboka niesprawiedliwość, a poza tym głęboka nieznajomość historii, którą akurat osobiście miałem przyjemność studiować i jestem, jestem historykiem z wykształcenia. To jest po prostu nieprawda. Historia Polski jest historia polskiej kultury to jest kultura szlachecka, akurat w tej rycerska i szlachecka później, i akurat w tej kulturze szacunek wobec słabszych i rycerskość, dworskość, nazwijmy to nazwijmy, dżentelmeństwo wobec kobiet jest, jest cechą konstytutywną. I ten, kto tego nie spełniał, po prostu nie. nie by nie mieścił się w modelu, nie mieścił się w ideale kulturowym, więc twierdzę, przypisywanie kulturze, w tym wypadku kulturze polskiej, e, właśnie strukturalnej, jakby zamierzonej, usankcjonowanej przemocy wobec kobiet jest po prostu nie do obrony w świetle e, źródeł kultury i w świetle też Przepisów, które w Polsce były stanowione, e, i, i, i realnych jakby stosunków społecznych, e, i, i ich aspektu, właśnie rodzinnego, ich aspektu e, damsko, znaczy relacji między kobietami a mężczyznami. I drugi jest jeszcze aspekt, który jest niezwykle krzywdzący dla naszych przodków. A jakby istotą, takim głównym nośnikiem e, historii, i tradycji polskiej kultury była właśnie katolickość, warto podkreślić, że katolickość jest e, niezwykle Pełna szacunku i uznania właśnie dla kobiet, no nie na darmo, co zresztą protestanci stosują jako zarzut wobec katolików, no ale najważniejszą osobą, istotą ludzką, pomijając Jezusa Chrystusa, który był i w pełni Bogiem, i w pełni człowiekiem, więc jakby nie, nie można jakby brać, wyjąwszy wcielone słowo Boże, to naj, najważniejszym człowiekiem jest najświętsza Maria Panna. I jakby takie ustawienie e, jakby ontologii czyli układu bytów czyli najważniejszym człowiekiem na świecie jest kobieta i to jest, to jest porządek teologiczny e, i, i kulturowy w Polsce e, no to gdzie jak to się ma do zapisów właśnie które mówią o dominacji i y, y, mężczyzn nad kobietami w, na przestrzeni wieków dominacji w warstwie kulturowej. No to jest nieprawda, w warstwie kulturowej, w warstwie religijnej, yy, bo można powiedzieć, i to jest zarzut wobec nas jako papistów, bo tak nas nazywają protestanci, yy, my jesteśmy niezwykle profeministyczni, w sensie z, z uwagi na, na, na cześć wobec Najświętszej Maryi Panny, więc z uwagi na i naszą historię, i kulturę szlachecką, i naszą yy, kulturę katolicką, yy, zarzut, że u nas Dyskryminacja kobiet ma ma korzenie kulturowe czy religijne, jest po prostu trafione jak kulą w płot. Może w krajach protestanckich, w których przecież ta konwencja została ukuta, no bo na zachodzie wiadomo, że dużo bardziej niż u nas się ta herezja rozpleniła, to jest tam bardziej trafna i jednak jakieś to... Z, z całą pewnością kultura, bo jeszcze tam jest połączenie kultury mieszczańskiej i protestanckiej, co szcz, szczególnie wyrazisty przykład to Kalwin to, to w Szwajcarii, prawda? Ale zdecydowanie tam pozycja kobiety była wielokrotnie słabsza e, i te, to, na, na, to tego, do, tego dowodzą po prostu... Po prostu choćby pobieżny przegląd historii społecznej tamtych krajów, jakby zmarginalizowanie, uzależnienie kobiet od mężczyzn w tamtej kulturze było rzeczywiście wielokrotnie głębsze, i takie przedmiotowe traktowanie kobiety jest, jest, jest tam rzeczywiście zakorzenione historycznie i, i kulturowo, ale to zupełnie nie ma nic do realiów, realiów polskich, gdzie. Wielokrotnie są na kartach historii nie tylko Usienkiewicza, na przykład o okresowych właśnie damach, które jednocześnie z szablą w ręku prawda, goniły tatarzyna czy kozaka. To są, to są historie, których, których polska historia jest pełna, więc z całą pewnością... Jakby to to zmarginalizowanie, z, z e, upośledzenie społeczne kobiet było, rzeczywi było rzeczywistym faktem kultury protestanckiej, kultury, kultury mieszczańskiej. E, i warto jeszcze podkreślić, że jeszcze jest jedna kultura, i jest to właśnie miejsce, w którym konwencja Rady Europy została uchwalona, czyli Stambuł, bo właśnie kultura muzułmańska jest kulturą głęb... w swojej istocie odpowiedzialną za dyskryminację kobiet. Tam wprost, w źródle religijnym, ale też on jest, ono też jest źródłem prawa, tam gdzie obowiązuje prawo koraniczne, tam jest szereg zapisów które sankcjonują przemoc, w tym przemoc seksualną wobec kobiet, na przykład uniemożliwiając kobiecie... Wy, wy, uwolnienie się spod władzy mężczyzny, który stosuje wobec niej przemoc, uniemożliwiając jej dochodzenie swoich praw, bo tam do tego, żeby zeznanie kobiety zostało uznane za ważne, musi je potwierdzić dwóch mężczyzn. No, w przypadku przemocy, która odbywa się w, w przestrzeni zamkniętej, no, ciężko sobie wyobrazić świadectwo dwóch innych mężczyzn, którzy będą w stanie to potwierdzić, plus do tego i mają wspólny interes, żeby tego nie potwierdzać. Więc ta, to jest kraj i to jest kultura, i to jest religia, która, która przemoc wobec kobiet, ma wpisaną po prostu w, swoją, w swój fundament, w swoją istotę. I warto jeszcze podkreślić, że nawet, a na przykład na Podlasiu mamy, mamy pełen przegląd świątyń katolickich, muzułmańskich, a też do, do pewnego czasu były, były, były reprezentowane też i świątynie żydowskie, czy e, mówiąc, miejsce modlitwy żydowskie, bo jest miejsce modlitwy, warto jest podkreślić jedną rzecz. W katolicyzmie, czy w ogóle w chrześcijaństwie, bo akurat to jest cecha wspólna też z innymi kościołami, kobiety są na równi z mężczyznami. Są w tej samej przestrzeni. Natomiast absolutnie to nie ma miejsca w, w meczecie, gdzie kobiety są schowane z tyłu, gdzieś tam z góry, z boku, żeby, żeby tylko nie było ich widać. I tak samo jest dokładnie w synagodze. Więc pobieżna nawet analiza jakby fundamentów religijnych i kulturowy kultury semickiej i kultury europejskiej, chrześcijańskiej pokazuje, że właśnie to chrześcijaństwo wprowadziło równouprawnienie kobiet i mężczyzn, dowartościowało kobietę, stanęło w obronie kobiety. No i choć nasza kultura jest raczej kulturą już postchrześcijańską, ale ten, ta fundamentalna wartość w moim odczuciu pozostała właśnie w, w kulturze Europy Zachodniej. Oczywiście ona się jakby wyrodziła, zdegenerowała w taki wulgarny, agresywny feminizm, no ale faktem jest, że to tu w Europie o korzeniach chrześcijańskich, nawet jeśli zapomnianych, a to jednak korzeniach, narodził się ruch feministyczny, a nie w, w świecie kultury muzułmańskiej żydowskiej, Czy, czy jakiejś religii dalekowschodnich. Można zatem powiedzieć, jak rozumiem, że te zapisy konwencji byłyby słuszne i trafne, gdyby dodać, że idzie o tradycję i kulturę islamską, ale nie chrześcijańską. No ale jednak są w Europie i Polsce proponowane. Dokładnie. Do więc... no, ale panie dyrektorze, to, to jest jakby sprawa, już którą pan wyjaśnia, ale tam przecież w tej konwencji są też inne jeszcze problematyczne zapisy, nie tylko deprecjonujące naszą tradycję i religię, ale także wprowadzające kompletne zamieszanie w samo pojmowanie płci. na czym polega ten problem w konwencji? No właśnie. Em... W tłumaczeniu, które zresztą było ratyfikowane przez polski, uchwalane, potwierdzane przez polski Sejm i ratyfikowane potem przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mamy jednoznaczny, zrozumiały zapis: płeć. E, czym jest płeć? Każdy, każdy wie, to jest intuicyjne rozumienie, zdroworozsądkowe. Natomiast w oryginale angielskim, który ma charakter obowiązujący. I on nadaje interpretację wszystkim innym tłumaczeniom, mamy określenie 25-krotnie użyte określenie gender. I ono zawsze po polsku tłumaczone jest jako płeć? Tak, wyłącznie. Jest jeszcze raz wpisane jako płeć społeczno-kulturowa albo role społeczno-kulturowe. Natomiast to w ogóle nie oddaje istoty problemu, ponieważ pojęcie gender jest pojęciem, które obejmuje również wszystkie zagadnienia. Tak zwanej orientacji seksualnej czy tak zwanej tożsamości płciowej, czyli te wszystkie możliwe kilkadziesiąt wariantów y, y, autoidentyfikacji, że ktoś się czuje teraz tak czy inaczej. Yy, I to właśnie to kryterium nie. Fakt bycia mężczyzną i kobietą i pewne obiektywne wynikające predyspozycje kobiet i mężczyzn, nie one są wskazane jako źródło nierówności między kobietami i mężczyznami, a na przykład sporty wskazują na to, że istnieją pewne obiektywne różnice i nierówności między kobietami i mężczyznami, stąd na przykład mężczyźni nie mogą startować w konkurencjach z kobietami, bo byłoby to właśnie formą dyskryminacji kobiet, nieuczciwej konkurencji. No to się przecież akurat nie... dzieje. się dzieje w związku, w w związku z, tak w Amerycie, z tak zwanymi transseksualistami, tak. Sport jest są kobiety ale zostawmy to ale fakt, faktem jest, że w ogóle tam nie ma odniesienia. Tam e, słowo e, seks w odniesieniu do płci występuje raz, a słowo gender występuje 25 razy. Natomiast co, jest, co jeszcze jest bardziej jakby wskazuje na e, jakby, no właśnie wątpliwość czy, 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 czy szkodliwość wręcz ideologiczną, bo wprowadza to do porządku polskiego prawnego, to znaczy, że na, mowa jest tam nawet o. E, o jakby z, to jest dosłownie po angielsku to jest gendered vision, czyli spojrzenie zgenderowane, tak by to należało na polski przetłumaczyć, tam po polsku jest jakiś użyty eufemizm, ale to, to świadczy o tym, że jakby trzeba poprzez pryzmat doktryny gender, czy ideologii, bo tak ją należy nazwać wprost, należy patrzeć na zjawisko. E, Relacji między kobietami a mężczyznami, w tym także przemocy, między kobietami, przemocy wobec kobiet, no bo w tą stronę się to odbywa. I to jest już teza, która jest nie do obrony ani na gruncie kryminalistyki, nauk społecznych, ani nie jest także na gruncie nauk prawnych do obrony. Ponieważ zwłaszcza biorąc pod uwagę taki typowy artykuł, nazwijmy skroniki kryminalnej, jak to konkubent. Pod wpływem alkoholu dopuścił się przemocy o, wobec. Alkoholu który... tutaj my też konwencja w ogóle nie wspomina. Ale naturalnie nie. Ale to to na rodziny islamskie, <noise> <noise> gdzie alkoholu teraz nie ma. Tak, no właśnie. I tam umówmy się, że no osoba, która ma problemy z alkoholem, z przemocą, jeszcze z kilkoma innymi kwestiami, no z całą pewnością nie kieruje się stereotypami i jakimiś kwestiami kulturowymi, tylko kieruje się po prostu wulgarną, brutalną jakby o podłożu właśnie nałogowym przemocą i po prostu stosuje przemoc dlatego, że może stosować. I wykorzystuje naturalną siłę, no, którą ma większą. tak wiecie. jest. I, I zależność także na przykład finansową ofiary, czy zależność w związku z tym, że ofiara mieszka w tym samym miejscu. I to nic nie ma wspólnego z ideologią, tylko ma po prostu wspólnego z właśnie różnymi patologiami społecznymi. I tego problemu w ogóle, w ogóle, w ogóle nie dostrzega. I, a, I w ogóle tam kluczowym pojęciem jest właśnie Przemoc oparta na gender. Gender-based violence. To, to jest to, taki jest zidentyfikowany problem. E, I on oczywiście może w jednym z tłumaczeń, jedno ze znaczeń, to rzeczywiście chodzi o płeć w znaczeniu kobieta i mężczyzna, ale ono tak samo równoprawnie oznacza wszystkie te warianty tak zwanych orientacji i tak zwanych tożsamości płciowych. I czyli tą metodą konwencja, która jest sprzedawana i tak duża część społeczeństwa jest do niej, do jej pożyteczności jest przekonywana, że jest to konwencja traktująca, adresująca ważny problem przemocy wobec kobiet czy, czy, czy przemocy, która ma miejsce w, w gospodarstwach domowych wśród osób, które ze sobą po prostu zamieszkują. Ten ważny problem de facto jest celowo w nim utworzona furtka, aby także... I być może nawet głównie, żeby zająć się problemem tak zwanej kulturowej, społecznej dyskryminacji osób, które odczuwają takie czy inne preferencje natury seksualnej, czy, takie, czy tak czy inaczej swoją tożsamość właśnie w sferze seksualnej chcą identyfikować. I to jest dopiero rzeczywista, jakby, bomba zegarowa, która tyka. To jest taki koń trojański prawny, społeczny, kulturowy, który w tej y, konwencji jest zawarty, to znaczy, Ale, bo... Przepraszam, trzeba tego konia trojeńskiego, że tak powiem, wygnać z kraju konwencję wypędzić, czy można ją jakoś próbować naprawić, bo pojawił się ostatnio taki postulat zgłoszony przez kiedyś istotnego na prawicy, dzisiaj już zdecydowanie nie, mecenasa Romana Giertycha, który twierdzi, że można wydać po prostu notę wyjaśniającą, że konwencję należy interpretować w zgodzie z polskim prawem i problemu nie ma, twierdzi mecenas Gierty. No, to jest zdanie pana pana mecenasa Giertycha, natomiast faktem jest, że konwencje i na aktywności prawa międzynarodowego, można przyjmować z zastrzeżeniami. E, za czasów rządów podówczas się nazywała Platformą Obywatelską e, to ugrupowanie. E, się tak, chyba nazywa tak no, ale w każdym razie jest teraz rozszerzone o koalicję obywatelską. E, z tej furtki nie skorzystano. To znaczy, jeśli nie zgadzano się, lub jeśli chciano wyjaśnić, ujednoznacznić pewne pojęcia i chciano, aby ta konwencja rzeczywiście zajmowała się problemem i realnym problemem e, przemocy wobec kobiet e, i przemocy pomiędzy osobami które mieszkają pod jednym dachem e, to należało właśnie w momencie w momencie przyjmowania e, tej ratyfikowania tej konwencji należało tam wtedy takie zastrzeżenie poczynić bo na przykład Polska tak zrobiła przyjmując konwencję o prawach dziecka Ponieważ już, już wtedy, choć Polska miała ważny wkład w utworzenie tego dokumentu, to już wtedy w latach 80. rozumienie tego, czym są prawa dziecka i, noż, i różne wynikające stąd kwestie roli rodziców, prawa właśnie do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami, kwestie, które są fundamentalne i konstytutywne dla polskiego ładu prawnego, polskiego ładu społecznego, polskiej kultury, one na Zachodzie bywały już kwestionowane. I, I Polska dodała takie właśnie, taką notę wyjaśniającą, taką notę interpretacyjną, e, e, precyzującą rolę, gwarantującą rolę rodziców, gwarantującą właśnie to, że to rodzina jest najlepszym miejscem, e, no, zresztą to nie jest kwestia ideologiczna, tylko jest kwestia faktyczna, wzrastania dla dzieci. Dokładnie tak samo należało, czy można było zrobić w przypadku konwencji stambulskiej. nie można tego post factum teraz ee, Niestety nie jest to możliwe, no bo żeśmy dokument, tak jak podpisanie umowy, no jeżeli kontrahent dojdzie po już podpisaniu, zawarciu umowy, że do wniosku, że jednak jakiś za, z jakimś zapisem się nie zgadza, to już samej umowy zmienić nie można. No, a, negocjacji No, Umówmy, do jest, ewentualnie no to może aneks podpisać, ale dokładnie. to do umów cywilnoprawnych, a nie do, nie do aktów prawa międzynarodowego. E, więc no niestety ten argument, choć e, on jest zresztą podnoszony, że tam jest wiele właśnie słusznych mechanizmów czy wiele wa ważnych kwestii podniesionych. Tak to prawda. Nawet profesor Królikowski, Michał Królikowski, były wiceminister, tak. też twierdzi, że nie należy tej konwencji no, wypowiadać. Jest człowiek z prawicą raczej. Tak, może, może tak twierdzić. Ponie... Ale to nieprawda. To niestety nie ni, 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 ni sposób się zgodzić z panem profesorem, dlatego że e, problemem nie są zapisy prawidłowe, których tam jest sporo, problemem są te zapisy wadliwe, problemem są te zapisy, które wprowadzają obce, Pojęcia do polskiego porządku prawnego, pojęcia szkodliwe, tak jak wspomnieliśmy, ponieważ prawo zajmuje się kwestiami obiektywnymi, niesubiektywnymi, ani prawo ani nie, nie powinno ani nagradzać, ani karać za to, jak kto coś odczuwa, tylko prawo zajmuje się ludzkimi zachowaniami e, i powinnościami obiektywnymi. Więc e, w ogóle wchodzenie w, p, przez prawo w kwestie tzw. orientacji seksualnej, czyli odczuwanego, odczuwanych preferencji w naturze seksualnej w ogóle nie jest dziedziną prawa a właśnie ta konwencja ten dokument to tą furtkę uczynił no i warto też jeszcze powiedzieć że yy... Właśnie taki naprawdę bulwersujący kształt ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie, na skutek którego odbierano masowo dzieci polskim rodzinom, za, na skutek donosów i jakichś innych kwestii, które w żaden sposób nie uprawniały do tego bez wyroku sądu, bo to był właśnie ten szczególnie bulwersujący element, to jest, to był skutek konwencji stambulskiej. To było w Polsce. W innych krajach konwencja stambulska także przynosi, Wymierne realne szkody właśnie poprzez otwarcie różnych furtek interpretacyjnych, których. Na przykład w Bułgarii wprowadzono ustawę, która nakazuje we wszystkich zakładach pracy powyżej 100 osób wprowadzenie policjanta równościowego czy policjanta genderowego. Tak by no, to jest pan dyrektor, Nie, nie, to absolut... ale, z z jakiejś Kanadzie, ale... ale tak to już, to już tutaj w Europie niedaleko, niedaleko nas. E, urzędnik taki latarnik genderowy latarnik, ale z, z mocy ustawy, który zajmuje się śledzeniem kwestii przemocy na tle gender, czyli być może też przemocy wobec kobiet, ale przede wszystkim w ogóle przemocy na tle szeroko pojętego pojęcia gender, no bo i pan redaktor, i ja możemy być może nawet przed końcem programu zmienić nasze zdanie co do naszej identyfikacji w, w tej kwestii, tej, tej, przecież jest wolność. E, więc to, na, to jest na przykład z Bułgarii. No ale ja, przepraszam, nie znam stosunków bułgarskich, ale domyślam się, bo chciał pan dyrektor mówić o Hiszpanii. Tam wszędzie pewnie lewicowe, jakieś Bułgarii postkomunistyczne w Hiszpanii to już rewolucyjne, masońskie rządy. No a u nas przecież rządzi prawica nic się złego nie dzieje. To po co to wypowiadać? Bo takie słyszę argumenty, skoro jest dobrze, a tylko będzie no, wielka burza w ee... Europie, gdy to wypowiemy. Znaczy, bu burzę nasz rząd sam wywołuje niekiedy. Albo znosi z większą lub mniejszą gotowością. No w sprawie sądów, bo żeby były naprawdę niemałe. Tak, i on jest gotów zaryzykować bardzo wiele w kwestiach, które uznaje za istotne, w, tej, w kwestiach, które są rzeczywiście istotne, co najmniej dla ludzi wierzących, dla ludzi, którzy cenią sobie rodzinę i ludzkie życie. Tutaj jest na no, zdecydowanie. Nie wierzących, no bo jednak rodzina tak. to jest, no, nie, naturalnie, to jest naturalnie, do te fundamenty oczywiście. jeszcze przed tak, To jest zdecydowanie szersze, szersza kategoria. E, tutaj rząd jest, jest zdecydowanie mniej skory do, do działań, a ten przykład hiszpański, który chciałem przytoczyć, e, to na podstawie właśnie konwencji stambulskiej wprowadzono e, taki, no tam okresu dekrety królewskiej w tej formie ma, jest jest to wprowadzone, przepis, który mówi o tym, że na podstawie wyłącznie zgłoszenia, bez żadnych kwestii uprawdopodobniania tych, takiego zgłoszenia, jeżeli kobieta zgłosi, że wobec niej partner, mężczyzna, który jest w tym samym gospodarstwie domowym, zamieszkuje, dopuścił się przemocy i jest to bardzo szeroko rozumiane w tym także przemocy psychicznej, to jest stosowany natychmiastowy areszt. Wobec, wobec domniemanego sprawcy. Słowie. Tak, policja nie zajmuje się weryfikowaniem tego, czy, czy jest jakiekolwiek jakikolwiek prawdopodobieństwo, że takie zgłoszenie jest prawdziwe. I miało już miejsce kilka przypadków, że na przykład w kwestii startów w przetargach eliminowało się zarząd y, firmy. Y, Konkurencyjnej poprzez właśnie dokonanie zgłoszenia, bo to nie tylko sama ofiara może dokonać, to może, to może być szerzej wykonane. E, I po prostu panowie prezesi firmy konkurencyjnej spędzili noc oraz następny dzień w areszcie, zamiast składać oferty i uczestniczyć w negocjacjach. Więc, więc po prostu to jest, to jest. Oczywiście, on jest poniekąd śmieszny, ale jest, w rzeczy, w rzeczy samej jest, jest tragiczny. Konkretny problem. Jest, 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 znaczy jest, to, jest to właśnie wynik doprowadzona do pełni konsekwencja. Tego właśnie ujęcia, które, które wskazuje, że przemoc jest wyrazem historycznych relacji, władzy i nierówności między mężczyznami i kobietami, czyli że przemoc jest zjawiskiem odwiecznym, wpisanym na trwałe w relacje między kobietami i mężczyznami, jest częścią, jakoby była częścią kultury naszej, naszej historii. Po prostu do tego to prowadzi. Więc jeżeli chcemy, jak za jakiś czas. Czy w jakimś dającym, w którymś momencie, jeśliby partie radykalnie lewicowe doszły do władzy, to właśnie w Polsce także będziemy mieli takie, a może nawet nasze, nasi radykałowie wykażą się większą inwencją i wymyślą coś dalej idącego niż ich koledzy z Hiszpanii. I wystarczy, wystarczy będzie pomówienie, e, oskarżenie niesprawdzone, rzucone na, na kogoś I, i ojcowie rodzin, prezesi spółek będą trafiać do aresztu dlatego żeby móc ich wyeliminować w zupełnie pozamerytorycznych kwestiach. Ale Panie dyrektorze, już na sam koniec, bo ja słyszę, ostatnio obserwowałem takie protesty w Warszawie, w innych miastach, duże grupy feministek i to według własnych deklaracji wszelkich płci, bo tam były osoby, które się deklarowały naprawdę rozmaicie nie? i twierdzą, że jeżeli wypowiemy tę konwencję, to po prostu zaleje nas wielka fala przemocy, no bo Polska jakoby nic innego poza konwencją nie chroni kobiet i wszystkich innych e, płci, jak to mówią, przed przemocą. Czy prawo polskie poza konwencją chroni kobiety? Czy, czy w ogóle konwencja w ogóle nie stanowi w Polsce prawa? Konwencja... Doprowadziła do kilku poprawek, między innymi w kodeksie karnym. E, także to jest w ogóle, już, no już, to nie jest nawet poważny argument. Znaczy, konwencja nie zmienia w Polsce istnienia Jest poważne, prawo. ale poważne. Telewizje, gazety, Cóż. przynajmniej duże, nie wiem czy poważne, ale duże go głoszą i ludzie w to masowo wierzą. To, to tylko przykre. i e, warto, warto się po prostu zastanowić, jak jest skonstruowane w Polsce prawo. W Polsce obowiązują ustawy Sejmu. Następnie tę ścieżkę legislacyjną przez Senat i, i, i podpisywane przez prezydenta, i w ten sposób jest tworzone w Polsce prawo oraz są rozporządzenia odpowiednich ministrów i innych, i innych organów do tego uprawnionych. Więc to są źródła prawa w Polsce i one się absolutnie nie zmienią, niezależnie od tego, czy konwencja będzie wprowadzona, czy, też, znaczy, czy, czy nadal będzie obowiązywała, czego, co jako Centrum Życia i Rodziny od wielu lat wskazujemy na szkodliwość tego dokumentu, czy też wreszcie to kółcze jajo, które poprzednia partia zostawiła obecnie partii rządzącej, a następnie jeszcze, już, już wiedząc o swojej porażce, prezydent Komorowski podpisał. To też bardzo wiele świadczy o tym, że on jednak się musiał solidnie wstydzić tego dokumentu, skoro go nie podpisał w trakcie, przed, przed wyborami, tylko zrobił już to po, gdy wiedział, że przegrał. Czy Zjednoczona Prawica rzeczywiście Okaże się być rzeczywistą prawicą, a nie tylko prawicą, która zagospodarowuje elektorat prawicowy. E, tego bardzo serdecznie życzymy, odwagi partii rządzącej jako Centrum Życia i Rodziny. E, zawsze będziemy bronić rodziny i będziemy bronić dobrego imienia rodziny i na wszystkie kwestie i wszystkie mechanizmy, czy to prawne, czy to społeczne, które godzą w rodzinę, podkopują w rodzinę, czyli w ten fundament naszej wspólnoty narodowej. Na wszystkie te kwestie będziemy zawsze reagować i jesteśmy do po prostu Państwa dyspozycji. Do tych życzeń mogę się tylko przyłączyć. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, naszym widzom, bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze proszę o finansowe wspieranie zarówno Centrum Życie Rodziny, jak i to w pierwszej kolejności naszej w telewizji modlitwą i finansowo, jak to robicie jest rozpisane pod tym nagraniem z Panem Bogiem.